Ja tak myślałem wam opowiedzieć, o czym się za jakiś czas. Dzisiaj Agata mnie poprosiła, żebym coś powiedział i w sumie jest to, myślę, dobry moment. Zacznę od tego, że 5 lat temu pobraliśmy się z Amirą. I przypuszczam, że bardzo fajnie wyglądaliśmy z zewnątrz. Ale jako małżeństwo funkcjonowaliśmy tragicznie. Bardzo dobrze odnajdowaliśmy się jako rodzice, ale jako małżeństwo, no... Michał z Julitką wiedzą, jak wyglądała źle nasza sytuacja. Jak były krytyczne momenty, Amira spędzała godziny czasu na telefonie z Julitą. Norbert z Anitą wiedzą, jak było u nas źle. Jak było krytycznie, to Amira jeździła do nich i oni ją zbierali w garść. Mieszkaliśmy w Sarajewie, w dużym bloku na ostatnim piętrze z balkonem i czasami zawieszałem się, patrząc na ten balkon i rozważając, czy lepiej będzie, jeśli ja przez ten balkon wyskoczę, czy ją wyrzucę przez ten balkon. No tak. Generalnie moim głównym marzeniem było to, żebyśmy się rozeszli, żeby Amira nie istniała, albo nie wiem. No było bardzo źle po prostu. Jakiś czas temu, jak Artur wywołał na środek osoby, które są spełnione, tak? Tak to było? No. Spełnione, zupełnie szczęśliwe, jakkolwiek to nazwać. Mnie gryzła ta jedna rzecz i to był jedyny powód, dlaczego wtedy nie wyszedłem. I dla mnie w tamtym momencie to nabożeństwo się skończyło. Po tym, jak zrozumiałem, że mam ten jeden problem do rozwiązania, stwierdziłem koniec, po prostu wychodzę, odstawiłem wtedy gitarę, poszedłem, jest tutaj jakiś taki lasek obok, poszedłem do tego lasku i mówię, nie wychodzę stamtąd, dopóki tego problemu nie rozwiążę. Mam problem w małżeństwie i nie wychodzę stamtąd, dopóki tego problemu w końcu nie rozwiążę po latach. I wiecie, ja tak... Na tej komorze mówię, Boże, co ja mam, co zrobić, czy... Bo ja wam jeszcze coś powiem. Rok temu Agata z Arturem wzięli nas na rozmowę, żeby się nas zapytać, co się z wami dzieje, nie? My bardzo krótko opowiedzieliśmy o naszej sytuacji. Po krótkiej rozmowie Artur powiedział, że to się nie uda, mając na myśli nasze małżeństwo. Spojrzał na nas i powiedział, to się nie uda. I ja tak na tej komorze, jak byłem w tym lasku tutaj obok, tak mówię, Boże, co ja mam zrobić? Czy ja mam żyć z nią jakoś? Czy mamy się rozejść? I wtedy tak wyraźnie odbierałem Ducha Świętego, jak mówił do mnie, to ty masz problem. Duch Święty mówił do mnie, to ty masz problem. Ja kiedyś zapamiętałem, jak ktoś mi powiedział takie zdanie, bo wiecie, ja jestem już po jednym rozwodzie, jestem w drugim małżeństwie. I pamiętam, jak ktoś mi kiedyś powiedział takie zdanie, żonę możesz zmienić, ale to nic nie zmieni. Dobre. Ja wtedy zrozumiałem, znaczy na tej komorze zrozumiałem, też sobie przypomniałem to zdanie, że ja mam problem po prostu. No. I po tej komorze zmieniła się tylko decyzja. Zdecydowałem, że będę wdzięczny za Amirę, że będę się nią cieszył i jedyny problem, jaki mi wtedy już został, Amira latami nie słyszała o tym, że ją kocham. I nie wiedziałem o tym, jak jej to powiedzieć. To był mój jedyny problem. Wiecie, ja trochę zwlekałem, żeby opowiedzieć świadectwo o tym, co się wydarzyło. Nie chciałem, żeby ktoś... Usłyszałem taką uwagę, wiesz, to tak teraz tak masz, przejdzie ci, nie? To mi nie przejdzie. To nie jest tak, że mi przejdzie. Wiecie, my teraz jesteśmy w trakcie urlopu z Amirą i z dziećmi na Bałkanach. I ja wcześniej z Agatą rozmawiałem o tym, że nie będzie mnie przez 2 niedziele. Przez 2 ostatnie niedziele mnie nie było. Rozmawiałem z Agatą, że mnie nie będzie, że po prostu urlopujemy się. I wiecie, jesteśmy na tych Bałkanach. Ja przepraszam, ja to trochę przeżywam. Zwyczajnie cieszymy się sobą.
przeżyłem to dlatego, bo zawsze drażniła mnie jej obecność. Jej dotyk mnie bolał. I tak chcieliśmy sobie zostać teraz na tym urlopie, pobyć razem. I piszę w środę do Agaty. Wiesz co, nie będziemy jeszcze kolejną niedzielę. No i Agata tam mi odpowiedziała, no okej, no masz żonę, tam dzieci, macie urlop, masz zielone światło, odpoczywajcie i tak dalej, ale wspomniała mi o tym, że brakuje ludzi i tak mówię do Amira, no wiesz, no Agata mi tam odpowiedziała, że brakuje ludzi, no chciałbym jednak pojechać, jednak być w tą niedzielę na uwielbieniu, wesprzeć. No i tak mówię, no co o tym myślisz? No i Amira mówi, no dobra, ja jakoś sobie z dziećmi poradzę, leć i tam wrócisz i później pojedziemy gdzieś razem nad morze, pobyć. Artur mnie pytał, czy tam jakieś sprawy miałem do załatwienia. Nie miałem spraw do załatwienia. Przy okazji mi się trafiło, jakiś tam człowiek do mnie napisał ostatnio, kiedy będę w Polsce. Ja mówię, będę w tą niedzielę po południu dostępny. A mówię, to zadzwoń do mnie, dzisiaj po południu do niego zadzwonię, prawdopodobnie jakieś tam pieniądze zarobię dodatkowo. Ale to taki bonus się trafił, wiecie. No, generalnie tyle chciałem powiedzieć. Dzisiaj jestem spełniony, szczęśliwy, wdzięczny i tyle. Amen.